Wieczorek, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo gorąco i serdecznie. I słuchajcie, przybywam do Was z Zoomem, znowu na paletkę. Mam co prawda trzy najnowsze paletki, już Wam pokażę, jakie to są. Jest to ta Pure, czyli to jest ta podróbeczka Fenty. Mam też czekoladkę tą Chocolate Orange, jak i zarówno mam nowość. Nowość, na którą się chyba nacięłam, słuchajcie, i która spowodowała, że mam teraz takie mieszane odczucia, bo co się stało? Zamówiłam jedną pomadkę. Zamówiłam jedną paletkę, która wydawała mi się, że będzie paletką oryginalną. Chciałam jeden oryginał, napaliłam się jak Chińczyk na zapałki na nable. Ją właśnie sobie obrałam jakby za taki mój... na taką chcielistę, to właśnie zdecydowałam, że to będzie Nabla, ta Dreaming. I powiem Wam, że jestem rozczarowana, bo dlaczego? Ja ją zamówiłam z jakiegoś sklepu online, ja już teraz nie pamiętam. W każdym razie cena paletki, jeżeli chodzi w sklepach online, to było 38 chyba bodajże, albo nie, 37 funtów. Ja ją wyrwałam za 25. I powiem Wam, że byłam przekonana, że jest to paletka oryginalna. Po otwarciu śmiem wątpić, także jeżeli są wśród Was takie, które macie tą paletkę, a ja pokażę Wam te wykonanie mojej, to dajcie mi znać, bo wydaje mi się, że się nacięłam. Wydaje mi się, że nie jest to oryginał. Ja oryginalnej nie widziałam. Wygląda ona no dość solidnie, dość fajnie, ale zdecydowanie mam wrażenie, że te cienie, które są osadzone tutaj w paletce, które za chwilę Wam pokażę, nie są po prostu oryginalne. Także zacznijmy. Jest to Nabla Dreaming. Wyciągamy z pudełeczka, przypomina mi się od razu Maxineczka z opakowania. Tak wygląda pierwsza tutaj strona, jest to wszystko papierowe, to myślałam, że będzie metalowe, ale jest też papierowe, więc dajcie znać, czy w oryginale jest metal, czy papier. Także tak, duże lusterko, czego niekoniecznie będę pokazywać. Mamy tutaj Nabla Dreaming, zapach cieni jest już mówiący o tym, że to jest podróbka, ale słuchajcie, jak 25 za podróbkę, to ja jestem przekonana, że to samo zakupiłabym po prostu zdecydowanie gdzieś online za jakieś 5-6 funtów. Także tak by to wyglądało. Już Wam pokazuję kolory. Oczywiście sobie je zesłoczujemy. Tak wyglądają one w przybliżeniu. Jak widzicie, ja sobie tutaj tylko i wyłącznie testowałam, w sensie swatchowałam. Nie używam jej jeszcze na oku. Zrobimy sobie to całkowicie jakby w odrębnym filmiku. Przyjdę do Was po prostu z testem tej paletki. A póki co dzisiaj zajmiemy się tylko i wyłącznie swatchami. Ja Wam pokażę, jak wygląda każdy pojedynczy cień z tej paletki, a Wy mi dacie znać, jak się to ma jakby w odniesieniu do paletki oryginalnej. Także zaczynamy. Pierwszy cień od góry, Immaculate, jest to taki cień, jeżeli chodzi o konsystencję, to nawet spoko, nawet fajnie się to aplikuje, słuchajcie, to jest taki jakiś, bliżej nieokreślona jest ta formuła tych cieni, bo tak bardzo grubo zmielone, tak jakoś to odczuwam, także poczekajcie, muszę sobie wycierać tylko paluchy, także tak wygląda pierwszy z cieni, on jest taki niby biały, taki śnieżny, ale troszeczkę srebrny, nie wiem, ciężko mi to opisać, ale taka dziwna taka konsystencja. Jeżeli chodzi o zmielenie tej paletki, to jest to takie raczej grubo zmielone. Cień kolejny, Illusion, to jest taki piękny brąz, bardzo mi się on podoba. Jeżeli chodzi o pigment, nie jest najgorzej, no ale jak za kwotę 25 funtów, to naprawdę wolałabym dołożyć już na serio tą dychę i mieć ten oryginał. Tak wygląda ten brązik, bardzo ładny, bardzo mi się podoba ten brąz. Kolejny z cieni to jest Vanitas i jest to taki bardzo, bardzo taki jasny, taki beżowy cień. Jeżeli chodzi o pigment, również nie jest najgorzej. Nie wiem, jak będzie po przeniesieniu go na oko, to jest dokładnie taki cień. Kolejny, ostatni w tym górnym rzędzie, Delirium i jest to taki piękny, bardzo ładny fiolet. On mi troszeczkę, ale to bardzo minimalnie przypomina, słuchajcie, cień Orchid z paletki Maxi. Tak to wygląda, także to jest góra paletki. Lecimy dalej, kolejny poziom, kolejne z cieni, poczekajcie sobie, tak jakoś to tutaj ułożę, żeby mi tu było wygodniej. To jest... nie wiem, jak się to czyta, Byzantine się pisze, taki złoty, bardzo ładny złoty odcień,
Wydaje mi się, że on będzie przepięknie wyglądać na oku. Dzisiaj nawet mogłabym go zastosować na środek mojej powieki. Tak, przepiękny złoty kolor. To chyba jest najpiękniejszy w tej całej paletce. Dalej Sistina. To jest taki pomarańczowo-łososiowy, nie wiem, ale już tutaj pigment jest zupełnie inny. To już jest bardzo drobno zmielone. Kolor jest naprawdę bardzo, bardzo ładny. Także coś takiego. Trzeci z cieni to jest Metal Cupid. I to jest taki kolorek, to jest taki miedziany. On mi przypomina troszeczkę ten cień z czego to było? Jeden zakupiłam z NYXa, a drugi z Kiko i one są bardzo, bardzo podobne. To jest ten tutaj taki metaliczny odcień, różowy, można byłoby rzec. Dalej, ostatni z cieni to jest Inception, czyli Inception. I to jest też taki fiolet, ale chyba taki zimny fiolet. On jakby ma w sobie takie... to się mówi duochrom, czy nie wiem jak to się mówi, w każdym razie on się mieni, to jest fiolet, ale mieni się na niebiesko. Więc zupełnie jakby inny odcień, kompletnie inny, a w paletce wyglądają na dość podobne, aczkolwiek ten się wydaje wpadający właśnie w niebieski i tak też jest w rzeczywistości. Także jest to fiolet wpadający w niebieskość. I ostatni rządek na dole, Señorita, przepiękny, słuchajcie, przepiękny kolor. Cudowny, po prostu cudowny, bardzo, bardzo delikatnie zmielony, więc nie wiem jak będzie po przeniesieniu, po transferze na oko, ale taką wygląda, śliczny, różowy, bardzo mi się podoba. Rose Gold to kolejny, czyli taki złotawy, też taki mieniący się, takie wykończenie satynowe, bardzo ładny kolor. Zobaczymy, trochę ciężej się już go nakłada niż te pozostałe, taką wygląda. I dwa kolejne, Lullaby, już Wam pokazuję i to jest najbrzydszy kolor z tej paletki. To jest chyba kolor, którego ja raczej używać nie będę. Ja nawet nie wiem, jak go mam określić. To jest taki trupi, różowy kolor. Bardzo trupi, on bardzo trupio wygląda na dłoni. I ostatni z cieni, Dogma, to jest taki do przydymienia, słuchajcie, oka. Najciemniejszy cień z paletki w kolorze takim bordowym, bym powiedziała. To jest takie bordo. Nie wiem, jak to wygląda właśnie u Was tutaj w odbiciu, ale jest to cień bordowy. Jeszcze raz Wam pokażę, jak te cienie są ułożone w palecie. Tak to by wyglądało, a tak wygląda na dłoni, więc macie po prostu od góry. O, pierwszy rządek, drugi rządek, trzeci rządek i czwarty rządek. Jak to mam Wam pokazać? Tak jakoś. No, także dajcie znać, co Wy o tym myślicie, czy myślicie, że to jest oryginał, czy fake. Mi się wydaje, że jest to podróba, czy nie są tak ładnie osadzone, opakowanie nie jest takie piękne, jak powinno być za 37 funtów. Ten cień, jak widzicie, Vanitas jest bardzo, bardzo krzywo osadzony, ja nie wiem, czy to widać, ale wydaje mi się, że tak. Także, no nie wiem, no trochę taka porażka, mini porażka, dlatego że no za 25 funtów to zdecydowanie miałabym przynajmniej 4 paletki, takie po piątaka, również podróbki górnopółkowych. Jeżeli chodzi o pigment, nie wygląda on źle, wygląda on bardzo dobrze. Mam nadzieję, że tak samo będzie się spisywać na oku. Z testem tej paletki przyjdę oczywiście innym razem. Teraz chciałam się skupić tylko i wyłącznie na zeswatchowaniu Wam tych cieni. No i co? Dajcie znać, co Wy myślicie, jak Wam się te kolory podobają. No i piszcie mi właśnie w komentarzach pod filmem, jak te kolory mają się do oryginalnych. Jakby mi się udało, jak okaże się, że tutaj ta kolorystyka będzie mi odpowiadała, myślę, że byłabym skłonna, podobnie jak z Hudą, zakupić tą paletkę, bo naprawdę bardzo, bardzo mi się ona podoba. Z tych wszystkich nowości, jakie powychodziły, to była jedna z paletek, która przykuła naprawdę moją uwagę. I w jednej ze współprac ze sklepem online drogeryjnym właśnie na tą paletkę się czaiłam, ale była ona wyprzedana i dlatego zamówiłam dwie inne, ale to się dowiecie wkrótce. Także tak to by wyglądało. Dziękuję bardzo za chwilę uwagi. Piszcie w komentarzach, co Wy myślicie, kto z Was ma Nable, co o niej myślicie, czy jest godna polecenia, czy też nie. Jak podoba Wam się tutaj to wydanie, wydaje mi się podróbkowe. I tyle. Czekam na Wasze opinie, na Wasze komentarze, oczywiście pod filmem.
Jeżeli oczywiście mnie nie subskrybujecie, jesteście nowymi na YouTubie, to oczywiście wystarczy, że klikniecie ten tutaj taki na dole czerwony prostokącik z napisem subskrybuj, a będziecie na bieżąco informowani o nadchodzących moich upublikowanych filmach. Dzięki wielkie, trzymajcie się cieplutko, to był taki krótki przegląd Nabli. Trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia, pajo!